Kurt Drift Patriot. Zobaczcie sobie, ja wbiłem na jego film i on dzisiaj wrzucił ten film zresztą. Siema. I tutaj driftuje sobie na zarypiastym sprzęcie Fanateka w Assetto Corsie i zarypiaście driftuje. Zobaczcie sobie. No po prostu genialnie, takie widać od razu, że coś tam trenował, nie? Że driftuje też zarypiaście w rzeczywistości, bo od razu wie, o co chodzi. Tylko właśnie mnie zastanawiało, jak taki drifter, wiecie, z rzeczywistości przejdzie sobie do gier i jak będzie mu szło w takim symulatorze. I jak widać, idzie mu całkiem fajnie, nawet bardzo dobrze, nie? Zobaczcie, jak operuje sprzęgłem, ma tam kamerę na pedały, na kierownicę. Tak, i widać tutaj, jak operuje tym sprzęgłem, jak zmienia bieg, jak w ogóle what the fuck, nie? Mi to urwało głowę, bo to jest osoba, która z gamingiem nie ma zbyt wiele wspólnego. To ciekawe, bo to jest taki dosyć młody koleś, nie? Gdzieś tam na gry jakoś nigdy nie trafił, może tak mu się życie potoczyło, czy coś. Pozdrawiam Kubę, Link Boom, dzięki za donate. Powiedział, że dostał od producenta, no wiecie, on tutaj naprawdę bardzo fajnie sobie radzi w tym driftowaniu na żywo, więc... Ojej, dzięki za 50 zł, Gomex 112. I taki zestaw jest ogólnie bardzo drogi, ale właśnie coś takiego bym chciał, jeśli chodzi o kierownicę. To jest naprawdę dobra rzecz. I tutaj sobie robi swoje ustawienia tej BM-ki. Można w Assetto Corsie zrobić praktycznie to samo, co ona w rzeczywistości. Ja sobie tylko podejrzę, bo może damy radę zrobić coś takiego w Fordzie, coś zbliżonego. Tutaj chyba ma te ustawienia. O, zobaczcie, jest. Moc 440 koni mechanicznych, 660 newtonometrów. To jest ważne, bo sobie zrobimy coś podobnego w Fordzie, jeśli... O kurde. To będzie trochę wyzwanie, bo o ile malowanie już na pewno jest w Fordzie, o tyle zrównać wagę z mocą jeszcze... No może być ciężko. W każdym razie radzi sobie bardzo dobrze tutaj podczas tego driftu. I film wrzucony dzisiaj, 24 lutego. I naprawdę radzi sobie fantastycznie podczas tej jazdy, po prostu mi to rozwaliło głowę, nie? Że rzeczywiście da się przejść z życia realnego do, powiedzmy, gry i driftować na całkiem ciekawym poziomie. No kurde, bardzo dobrym poziomie. Zobaczcie, tutaj będą takie scenki. O, zobaczcie, jak równiutko leci. Dla mnie to, patrzcie na to. Nie, takie what the fuck w ogóle. Co za gość. No. Tutaj macie jeszcze taki fajny rzut. Zarypiasty film, obejrzyjcie sobie cały, wpadnijcie, zostawcie... A, muszę się tu zalogować w tej przeglądarce. Ale zostawcie lajka i zasubskrybujcie Drift Patriot. Naprawdę spoko kanał. On głównie driftuje sobie na żywo, jak wejdziecie w jego profil tutaj, to sobie zobaczycie, co on tutaj odwala, nie? Jakieś grube akcje. Tak? To jest jego dzik, tak na niego mówi. I ma jakąś V8 pod maską, nie wiem dokładnie jaką, ale spróbujemy zrobić tak, żeby miał te 440 koni mechanicznych. Tu sobie zostawię tą ściągawkę, żeby sobie podglądać, żeby dokładnie wiedzieć. 1280 kg. No to będzie ta, bo tutaj innej nie ma. Jest jeszcze ten samochód driftowy. Patrzę, czy tutaj na tym jest, ale chyba nie ma. Dobra, musimy wyszukać. Zobaczymy, czy tak nam coś wyszuka. Coś jest. Teraz zobaczę, które to jest najbardziej malowanie. Zaraz, tutaj. Drift Patriot. Czyli to by było najbardziej chyba to, nie? Zrobimy rejestrację Bartka, bo dzisiaj wbił nowy sponsor, więc sobie go ustawimy na rejestracji. Ale najpierw zobaczymy, co ta BMK, no nic tutaj za bardzo nie
nie zobaczymy pod maską, ale kurde, malowanko naprawdę spoko. Mamy tutaj jakiegoś fana w grze, który zrobił malowanie tego auta. Oczywiście nie możemy dokładnej kopii zrobić, no bo tu wydechów z maski raczej nie zrobimy. Ale tak to wygląda. Będzie 324 kW, tak? Czyli musimy zrobić 324 kW. Nie zasypiaj. O jest! Patrzcie, mamy! 324, dokładnie. Dokładnie tyle. 324 kW. Udało się znaleźć taką proporcję. I teraz wagę. I tutaj możemy to zrobić na różne sposoby. Auto teraz waży 1328 kg, a musi ważyć... A, możemy jeszcze... To dobrze. 1280 kg. To nie jest źle. Hamulce zawsze nam troszeczkę samochód odciążą. Jeszcze możemy odciążenie tutaj wrąbać, nie? Więc to będzie najłatwiej. O, he! Damy standardowy wał napędowy i mamy dokładnie takie staty, jakie potrzebujemy. Jeszcze tam jedna rzecz była, którą pokazał tutaj w grze. To były newtonometry, 660 newtonometrów. I to już nie wiem, czy uda nam się tak zrobić. To już by było kombinacji za dużo. Tu mamy 420 newtonometrów. Także dużo, dużo mniej, nie? Ale myślę, że jak mamy ten stosunek koni mechanicznych do wagi, to możemy już zostawić. Co? Jak myślicie? Chyba jest dobrze, nie? Zostawiamy już. Tak jest ok. Nie macie tutaj co tutaj więcej martwić z tym. Tak jak zrobiliśmy, tak się chyba najbardziej da zbliżyć ten samochód do rzeczywistości. On ma dwie turbiny. Wiem, ale tutaj... Znaczy wiem, no nie wiem, no wy mi mówicie, ale no w grze nie możemy tak tego super odzwierciedlić. Możemy zrobić powiedzmy tą wagę i tą moc. I jeszcze ktoś tutaj zrobił bardzo fajne malowanie, jak widać, więc... Więc tak to zostawimy. Nie wiem, jak to będzie driftować, na razie robię tak na oślep te ustawienia. Zobaczymy, jak to lata. Tak to wygląda. Mogę wam później udostępnić ten tuning, bo to naprawdę było, jak widzieliście, trochę zabawy z tym. 25 minut się męczyliśmy z tą BM-ką, także znaleźć takie dokładne ustawienie, no to... Mamy V8 4-litrową, 4.0 pod maską, czyli nie jest to tak, jak ma Drift Patriot, jak ma Paweł, bo Paweł ma 4,4 litra i tak, żeby... lepiej słyszeć ten samochód, to może wyłączymy na chwilę muzykę i lecimy na drift. Ja oczywiście nie będę tak dobrze śmigał jak Paweł. Ale postaram się też go jakoś nie zhańbić za mocno. Żeby potem nie wbił na odcinek i powiedział sobie, kurde, co za typ. O. Nie no, powiem wam, że klasa. Nie ma ten samochód za dużo mocy, może mógłbym dać tutaj te opony troszeczkę gorsze, żeby lepiej zrywał, ale jest wystarczająco. Jest bardzo fajna kontrola nad tym samochodem.
Nie no, kurde, klasa jest, powiem wam. Naprawdę. Jakbym jeździł tymi samochodami takimi zrobionymi już typowo na drift, bo też są takie już gotowce, co się dostaje na początku gry, jak się wbija do Forzy. Ale takie, no pełna kontrola jest, powiem wam. Tutaj widzieliście już troszeczkę przy tym dłuższym zakręcie było trudniej z mocą, bo już troszeczkę zaczął zbierać. Wow. Dzięki, Patryk. Dzięki, dzięki wielkie. Zrobiłeś dzika. Tak, zrobiliśmy dzika. Tak jak już wielokrotnie mi o nim pisaliście. Także, ej, naprawdę bardzo w porządku się nim jeździ, czy driftuje. Na trójce jest dzik. Może gdybym właśnie skrócił te biegi, to by było lepiej, ale chyba nie trzeba. Chociaż może trochę spróbujmy, no. Musicie namówić Pawła, żeby zagrał sobie w Forza Horizon 4. Chociaż nie wiem, czy mu przypadnie do gustu ta gra. Ale możecie mu powiedzieć, że ciekawie się tutaj driftuje. I będzie miał już gotowy tuning do pobrania swojej BMW-ki. A mniej więcej taki, jaki ma w rzeczywistości, nie? Może troszeczkę mniej tych newtonometrów mamy, ale da się driftować, jak się trochę postarasz. Dobra, chodźmy na jakieś bardziej ciasne zakręty, bo myślę, że tam lepiej sprawdzimy tą BMW-kę. Ale kurczę, jestem zaskoczony, jak fajnie się ją kontroluje, naprawdę. Mimo, zawsze jak robię te samochody driftowe, to ładuję jak najwięcej mocy. A okazuje się, że mamy ten samochód w klasie A i tak fajnie można go zrobić w tej grze, że nawet na padzie sobie driftując można coś fajnego porobić, nie? Zobaczymy, tu chyba niedaleko będzie rondo. Spróbujemy trzasnąć całe rondo. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Czy dam radę zrobić tak dosyć płynnie? Paweł w środku tutaj ma wszystko wywalone. Ale prawda jest taka, że gdybyśmy mieli osiągnąć rzeczywiście taką wagę jak w rzeczywistości, to też byśmy mieli tutaj tej deski, też nie mielibyśmy tej deski rozdzielczej i wszystkich tutaj boków tego samochodu we wnętrzu, tak? Łącznie z tylną kanapą. Tylko mielibyśmy jeden albo dwa fotele dla kierowcy i dla pasażera i na tym by się skończył ten środek. I też pewnie jakieś odciążone, nie? Wyścigowe czy coś. Więc w Fordzie tego tak do końca nie widać. Mamy taką wersję seryjną tego auta, gdzie jest ta tylna kanapa, jest ta deska rozdzielcza w pełnej wersji.
Co to za korki tutaj? No da się zrobić to rondo. To rondo akurat jest takie jedno z większych w tej grze. Może nie największe, ale jedno z większych. A długie takie zakręty, no ta BMW ma trochę za mało mocy, żeby tak się utrzymać. Mimo to i tak idzie jakimś tam małym kątem, nie? Zauważyłem też, że Paweł podczas, gdy chce wejść w drift, to on mało co używa tego ręcznego. Tylko właśnie używa sprzęgła, żeby zerwać tą przyczepność, nie? Tak, dokładnie tak, Big Boss, dzięki za donate. Jest tu zresztą napisane i z boku. Ktoś zrobi takie bardzo fajne malowanie w grze, wiesz? Jeden z widzów na pewno, Drift Patriot. To się trochę mokro zrobiło. Kurde, znowu Subaru, no. Ech. Jedź, dziadu. A, już mnie wytrącił z flowu. Ech. Czy mam 400 koni? 440 dokładnie. Nie pykło mi, myślałem, że uda się fajnie tak gładko wziąć, ale nie wyszło. Mimo to auto, no ciekawe do driftu. Nawet zobaczcie, zrobiliśmy takie odwzorowanie z realnego świata i rzeczywiście samochód może też driftować w Fordzie Horizon 4. Możecie sobie zrobić ten samochód albo pobrać mój tunik, zresztą żeby nie zapomnieć, to ja wam nawet to w tym momencie udostępnię. Każdy może sobie z was teraz to ustawienie, ten tuning pobrać i zobaczyć, tak? No nie jest to auto łatwe do driftu, bo nie ma tutaj 1000 koni mechanicznych, ale da się nim driftować na zwłaszcza ciasnych zakrętach, jakoś tam powoli. Da radę, naprawdę. Popróbujcie sobie. Macie tutaj malowanie, cały zestaw. Możecie sobie tylko felgi, ja takie mniej więcej znalazłem, jakie ma właśnie Paweł w swojej BMC. Nie? To są mniej więcej... To jest mniej więcej chyba to. Czy nie? Coś podobnego, nie? Także... Porobiony. Zrobimy mu fotę na koniec.